niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wydarzeniu Dni Kultury Katolickiej, które przeżywamy w naszym mieście. Dzisiaj właśnie trzecie wydarzenie, spotkanie w ramach tychże Dni Kultury Katolickiej, które są pod hasłem, tym razem pod hasłem, kto jest moim bliźnim. Dwa dni wcześniej mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie z księdzem Adamem Jabłońskim, naczelnym kapelanem więziennictwa w Polsce. Wczoraj spotkanie z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Bogdanem Fertkiem, dogmatykiem, teologiem z papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Kto z Państwa może nie był obecny na tych bardzo jakże ciekawych spotkaniach, warto wysłuchać i konferencji, i rozmowy z księdzem kapelanem więziennictwa. Można wysłuchać, obejrzeć w diecezjalnej telewizji internetowej Dom Józefa lub na naszej parafialnej stronie internetowej. Proszę Państwa, kto jest moim bliźnim? Postać, osoba księdza Walentego Śmigielskiego, jeżeli przeanalizujemy, spojrzymy na bardzo bogate, ciekawe życie księdza Walentego, zobaczymy, że dla niego tymi bliźnimi byli ci wszyscy ludzie, ci wszyscy, do których Pan Bóg go posyłał przede wszystkim w jego życiu kapłańskim, który podejmował jakże bogatą pracę, służbę duszpasterską. Dzisiaj na tym spotkaniu jeszcze bardzo wiele będzie mowy o życiu, o działalności księdza Walentego Śmigielskiego. Może na początek taki troszeczkę prywatny, osobisty akcent. Otóż ksiądz Walenty Śmigielski urodził się w takim niewielkim mieście, miasteczku malowniczo położonym w Dolsku, w powiecie śremskim. Ja pochodzę ze Śremu, więc z tego powiatu śremskiego i właściwie często jadąc do rodzinnego domu, do mojej mamy, właśnie przejeżdżam przez to miasteczko, przez Dolsk. Ksiądz Walenty Śmigielski, przed chwilą się o tym dowiedziałem, również uczęszczał do tego samego gimnazjum, obecnie liceum w Śremie, do którego też miałem szczęście ja uczęszczać i tam pobierać naukę. Powiem Państwu szczerze, że być proboszczem w parafii po tak zacnych, wielkich poprzednikach, jak właśnie ksiądz Walenty Śmigielski, czy jak chociażby obecny wśród nas wieloletni proboszcz ksiądz Alfred Mąka, być proboszczem w parafii po takich poprzednikach i oczywiście wielu, wielu innych, którzy tutaj byli, to jest z jednej strony wielki zaszczyt, ale z drugiej strony też wielkie zadanie, żeby choć troszeczkę właśnie tym poprzednikom wspaniałym, wielkim dorównać. No ale staramy się, zobaczymy, co z tego nam wyjdzie, jaki będzie efekt. Pragnę bardzo serdecznie wszystkich jeszcze raz powitać. Witam władze naszego miasta, pana
starostę Pawła Rajskiego. Bardzo serdecznie witamy. Pana Andrzeja Leraczyka witam bardzo serdecznie. Pana profesora Jerzego Pietrzaka. Jeszcze raz witam księdza prałata Alfreda Mąkę. Bardzo się cieszymy, że ksiądz prałat jest wśród nas obecny. Pragnę powitać też, jeśli są parlamentarzystów, jeśli są wśród nas samorządowców ostrowskich, przedstawicieli sąsiednich samorządów, wójtów, czy też burmistrzów, różnych członków stowarzyszeń, czy genealogicznych, historycznych, przedstawicieli instytucji kultury, oświaty. Witam dyrektorów szkół różnych, nauczycieli, środowisk naukowych, archiwów, bibliotek, muzeów i osoby właśnie zaangażowane w powstanie tej książki Wspomnienia z kultur kampu, ksiądz Walenty Śmigielski. Osobami, które bardzo się zaangażowały właśnie w powstanie tej pozycji, jest ksiądz, pan profesor Jerzy Pietrzak, ksiądz prałat Alfred Mąka, ksiądz Adam Kraska, pan Adam Ćwiklak, Dariusz Peśla, pan Krzysztof Malesz. Zadano pytanie, dlaczego jako parafia jakby weszliśmy w to dzieło, zaangażowaliśmy się w wznowienie, w tą kolejną edycję tej książki. Ja myślę, że tu właściwie nie było żadnej dyskusji, sprawa jest prosta i oczywista. Po prostu tak należało zrobić. Ksiądz Walenty Śmigielski, wielki człowiek, wielki patriota, budowniczy tego przepięknego kościoła ostrowskiej fary. I chociażby to jest powodem, żeby wznowić tę książkę, jego wspomnienia. Kiedy tę książkę przyniesiono kilka dni temu na probostwo, jeden z księży wikariuszy wziął ją do ręki, pobieżnie tak przejrzał i mówi: ta książka może być ciekawa. Więc on już uznał po takim pobieżnym przejrzeniu, że jest to ciekawa książka. Myślę, że jak ją wszyscy przeczytamy od pierwszej strony do ostatniej, to na pewno przekonamy się, że jest to bardzo, bardzo ciekawa pozycja. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu pana starostę Pawła Rajskiego. Bardzo proszę. Obowiązkowa każdego ostrowianina, jak te słowa po 100 latach ciągle są aktualne. Po 100 latach kolejne wydanie wspomnień księdza Śmigielskiego i myślę, że to jest naszym obowiązkiem, żeby w dzisiejszych czasach promować tą myśl i promować ludzi, którzy w tamtych latach walczyli o polskość. Wielkie zdywy niepodległościowe, regulacje konstytucyjne, prawne były ważne, ale myślę, że najważniejsze była ta praca z tym zwykłym człowiekiem, przekazywanie tych wartości narodowych w tamtych trudnych czasach. Dlatego jestem wspólnie z radnymi, z panem przewodniczącym niezwykle dumny, że powiat partycypuje w tym przedsięwzięciu, że współfinansuje to przedsięwzięcie, które jestem przekonany trafi do wielu, zresztą tak licznie zebrani mieszkańcy są tymi, którzy pewnie tą książkę zabiorą sobą i polecą innym, żeby w tym roku jubileuszowym, stulecie odzyskania niepodległości, żeby czytać, żeby przekazywać innym, żeby przekazywać młodszemu pokoleniu. Ja już w rozmowie z panem Tomaszem Mielochem zapewniałem, że ta książka trafi do ostrowskich bibliotek, do szkół prowadzonych przez powiat ostrowski, czyli do szkół ponadgimnazjalnych. Kiedy każdy pieniądz, kiedy się inwestuje, trzeba to czynić z wielką rozwagą. I ja cieszę się niezmiernie, że i w tym przypadku nasze środki finansowe, mówię nasze, społeczeństwa powiatu ostrowskiego, zostały dobrze zainwestowane. Panie Tomaszu, pani Małgorzato, to jest książka pięknie wydana i to jest tym większa satysfakcja, że nie tylko treść jest bardzo dodaną wartością, ale sama również książka jest pięknie wydana. Serdecznie gratuluję i cieszymy się, że możemy brać udział w tym przedsięwzięciu. Wszyscy czekamy na wykład pana profesora, zatem życzę państwu miłej lektury. Wszystkiego dobrego.
Teraz bardzo serdecznie proszę o słowo wydawcy, pan Tomasz Mielor, pani Małgorzata Juda Mielor. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, czcigodni księża, w zasadzie to występuję dzisiaj w zastępstwie, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi. To nie jest mój chleb powszedni, występowanie przed tak dużym audytorium. Postaram się powiedzieć krótko kilka słów na temat tego, po pierwsze, dlaczego ta książka została wznowiona, co w niej jest, a po drugie, a po trzecie, powiedzieć także o tym, dlaczego, jakie mamy plany, jakie mamy cele związane z jej wydania. Tak jak powiedziałem, w tym miejscu powinien dzisiaj mówić redaktor książki, redaktor opracowania, prywatnie moja żona Małgorzata Juda Mieloch. Natomiast stało się tak, być może jest to jakaś taka, pewien taki szereg zdarzeń, oczywiście zachowując odpowiednią miarę, bo jak wiecie Państwo, w kaplicy, gdzie jest w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowskiej Konkatedrze, gdzie jest tablica poświęcona księdzu Śmigielskiemu, jest tam cytat z Księgi Mojżeszowej, że ujrzałeś ją oczami swymi, ale nie wejdziesz do niej. No tak było z Mojżeszem, że doprowadził lud wybrany, ale nie wszedł do ziemi. Z księdzem Śmigielskim było podobnie, ta tablica dlatego tam jest, ma ten cytat, bo on był budowniczym Fary, ale niestety nie dożył ukończenia, poświęcenia kościoła. No i także moja małżonka redagowała, to znaczy żyje na szczęście oczywiście, nie? Widzę, że to już taki niepokój, ale niestety straciła głos dzisiaj rano, także na mnie spadł ten obowiązek i ten zaszczyt, żeby Państwu książkę przygotować. Kolejne wytłumaczenie, które jestem Państwu winien, to wytłumaczenie dotyczące miejsca, w którym się znajdujemy. Do tej pory wydarzenia związane z dniami, czy te będące, odbywające się w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej, miały miejsce w synagodze na pierwsze wydarzenia, ale my bardzo uparliśmy się, żeby miejscem promocji książki Wspomnienia z Kulturkampfu był Dom Katolicki. Po pierwsze oczywiście dlatego, że został on wybudowany także w czasach, kiedy proboszczem był ksiądz Walenty Śmigielski, ale po drugie, i tutaj można wykorzystać pewną taką grę słów, mamy tutaj, momencik, bo tu oczywiście coś nie, ale już chyba, mamy tutaj pierwszą stronę tytułową drugiego wydania książki, której redakcja nadała tytuł Między ołtarzem a więzieniem. No więc jeśli Państwo obrócicie się, to za Państwem mamy ołtarz, po Państwa lewej stronie jest więzienie, w którym zresztą był więziony ksiądz Walenty Śmigielski, więc jesteśmy dokładnie między ołtarzem i więzieniem, więc miejsce jest jak najbardziej wskazane, żebyśmy o książce, która była w drugim wydaniu zatytułowana, w ten sposób porozmawiali. Ja chciałbym Państwu na początek, będę czytał, ale krótko, także mam nadzieję, że Państwa nie zanudzę. Gdyby tak było, to proszę mnie wyklaskać, to wtedy będę wiedział, że to jest co długo, ale mam taki krótki fragment z książki Andrzeja Wojtkowskiego, 500-lecie parafii ostrowskiej z 1935 roku, który napisał o okresie, kiedy proboszczem był tu ksiądz Walenty Śmigielski, tak. Czasy proboszcza Śmigielskiego zaznaczyły się największym w dziejach parafii ostrowskiej rozkwitem życia religijnego, organizacyjnego i kulturalnego. W tych usiłowaniach wspomagali dzielnie proboszczów swoich wikariuszy. Tutaj są oni wymienieni. I teraz uwaga. Parafialny dom katolicki stał się ośrodkiem ożywionego ruchu umysłowego. Urządzano w nim wykłady publiczne,
wygłaszane głównie przez duchowieństwo parafialne, przedstawienia amatorskie, nie tylko łatwych utworów dramatycznych, lecz i utworów tej miary, co trzecia część Dziadów i Mazepa. Porwano się siłami amatorskimi nawet na Otella Szekspira. Na przedstawieniach tych sala była zawsze przepełniona. To tak wyglądało życie kulturalne w Ostrowie i w tej sali za czasów, kiedy proboszczem był ksiądz Walenty Śmigielski. Ja się bardzo cieszę, że sala dzisiaj jest pełna i że w zasadzie musieliśmy dostawiać jeszcze krzesła na promocji tej książki. Jeszcze o jednym elemencie scenografii chciałbym powiedzieć. Tutaj na scenie po mojej lewej stronie jest fotel, tron, który z okazji 25-lecia kapłaństwa został ufundowany przez parafian ostrowskich dla księdza Walentego Śmigielskiego. Ten tron oczywiście pozostaje pusty. Księdza Walentego nie ma już z nami ponad 100 lat, ale mam nadzieję, że przynajmniej w jakimś wymiarze będzie on dzisiaj tu obecny jako autor książki, którą promujemy. I teraz chciałbym Państwu powiedzieć już bezpośrednio o książce. Zanim powiem, dlaczego tę książkę wydaliśmy, to chciałbym uściślić pewną rzecz, które to jest wydanie wspomnień z Kulturkampf. Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Tutaj także 4 lata temu promowaliśmy książkę Apostoł Wielkiej Dobroci poświęconą księdzu Rolewskiemu, księdzu Kazimierzowi Rolewskiemu. Dlaczego o tej książce wspominam teraz, na początku, to okaże się pod koniec, kiedy będę mówił o celach, dla których tę książkę wydaliśmy. Mamy więc obecne wydanie wspomnień z Kulturkampfu i powstaje pytanie, które to jest wydanie? Na pewno jest to wydanie nowe. Być może jest wydaniem czwartym, o tym za chwilę. Być może jest drugim, ale... I teraz proszę uważnie prześledzić historię wydań. To jest okładka pierwszego wydania, wydania z 1901 roku. To wydanie ukazało się nakładem autora. Dochód z wydania był przeznaczony na dom sierot w Ostrowie. I można powiedzieć, że do czasów obecnego wydania, tego, które Państwo trzymacie w ręce, było to pierwsze i jedyne pełne wydanie tekstu książki. Książka, tak jak mówiłem, była rozprowadzana, nie była w obiegu księgarskim, była rozprowadzana przez księdza Śmigielskiego osobiście, czy w kościele, tego dokładnie nie wiemy, jak to wyglądało. I to było pierwsze wydanie pełne. Kolejne wydanie to było wydanie w odcinkach. Ukazywało się w roku 1925 i było wydaniem już częściowo skróconym. Były też tam pewne błędy w numeracji. W każdym razie w 1925 roku pojawiło się kolejne wydanie i trzecie wydanie, to właśnie to, o którym mówiłem na początku, między ołtarzem a więzieniem. To jest z 1937 roku. Wydanie, które zostało ograniczone do mniej więcej 60% tego, co było w wydaniu pierwszym, w wydaniu oryginalnym. Więc wszyscy, którzy tę książkę czytali po pierwszym wydaniu, nie mieli już dostępu do pełnego tekstu. Teraz myślę, że możemy, ja bym nie chciał tego rozstrzygać w tej chwili. My tego też na kartach tytułowych i w metryczce nie rozstrzygaliśmy, czy jest to wydanie drugie, trzecie czy czwarte. To już niech bibliotekarze sobie jakoś tam ustalą. Natomiast bardzo ważne jest to, że nasza książka jest po pierwsze wydaniem na podstawie wydania oryginalnego, czyli wydania pełnego, a po drugie, nasza książka ma jeszcze olbrzymią wartość dodaną, o której Państwu zaraz powiem. Jak to się stało, że postanowiliśmy wydać książkę? My pracujemy nad różnymi książkami, niektóre udaje się wydać, innych
innych nie. Inne jeszcze wydajemy, ale z pewnym opóźnieniem. No, jak jest małe wydawnictwo, to niestety tak to działa. Ja Państwa nie będę zanudzał szczegółami, dlaczego tak jest, ale nie wszystko się udaje. Nie wszystko się udaje od razu, nie wszystko udaje się w zaplanowanym czasie. Jakoś tak około 3 czy 4 lat temu zaczęliśmy pracować nad książką o Kościele Ostrowskim na podstawie materiałów, które zgromadził obecny tutaj ksiądz prałat Walter Mąka. Ta książka jeszcze nie powstała, mam nadzieję, że to się ukaże. Taki nasze nowis, tam gdzie były materiały dotyczące proboszczów. Myślę, że możecie Państwo teraz sobie zobaczyć, że jest tam taki krótki biogram, tam w dalszej części tego maszynopisu jest rozwinięty. Natomiast jest tam mowa o, że swoje wspomnienia z kulturkampfu zawarł w uroczym pamiętniczku, prawda? Czy pamiętniku. I słowo uroczy spowodowało, że zacząłem się w ogóle zastanawiać, bo nie znałem wspomnień z kulturkampfu, to znaczy wiedziałem, że one są, że zostały wydane. Ale zacząłem się zastanawiać, co może być uroczego w zapiskach kapłana pełniącego funkcję w parafii. Jeszcze nie wiedziałem dokładnie, że to była funkcja nielegalna i tak dalej. Dotarłem do tekstu oryginalnego. On jeszcze gdzieś tam jest w archiwach, czasami w bibliotekach. Zdaje się, że też w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej można to przeczytać. No i zrozumiałem, że pamiętnik jest uroczy, dlatego że jego autor nie był oczywiście zawodowym literatem, ale w sposób naprawdę bardzo sugestywny, bardzo dokładny i rzetelny przedstawił lata swojej nielegalnej posługi duszpasterskiej w parafii kotłowskiej, zarysowując do tego jeszcze takie ogólne tło historyczne, pomagające lepiej zrozumieć, dlaczego te funkcje wykonywał i na czym ta praca polegała, jakie miała szersze znaczenie. Razem z księdzem Adamem Kraską postanowiliśmy, że książkę wydamy natychmiast, najszybciej jak się da. Ale dzięki Bogu moja żona nam na to nie pozwoliła, dlatego że no niestety ta książka nie wyglądałaby tak, jak wygląda teraz, gdybyśmy to zrobili od razu. Bo my planowaliśmy po prostu zwyczajne wznowienie, bez jakichś wielkich ingerencji w tekst. Natomiast te ingerencje okazały się bardzo potrzebne i myślę, że opóźnienie związane z pracami, z pozyskiwaniem także odpowiednich funduszy i miejsca i czasu na wydanie tej książki okazały się dla niej zbawienne. W 2016 roku, 2 lata temu, byłem na wykładzie w Muzeum Miasta. To był wykład profesora doktora Przemysława Matusika na temat kardynała Mieczysława Halki-Leduchowskiego. To był wykład zatytułowany Kłopotliwy hierarcha. I tam na marginesie wspomnień, na marginesie tej narracji wykładu profesor doktor Przemysław Matusik powiedział, że wspomnienia z kulturkampfu powinny być lekturą obowiązkową każdego ostrowianina. I ta fraza tak bardzo wpadła mi w ucho, że po jakimś czasie postanowiłem, że książkę będziemy właśnie pod tym hasłem promować. Ja wiem, że oczywiście każdy wydawca może wydać książkę i każdy wydawca może powiedzieć, to jest lektura obowiązkowa każdego z Państwa. Niemniej jednak mam taką nadzieję, że po wysłuchaniu tych kilku moich słów, a szczególnie po przeczytaniu książki, dojdziecie Państwo do wniosku, że to określenie nie jest na wyrost. I to zaraz będę próbował powiedzieć. Co my zrobiliśmy z tekstem książki? Przede wszystkim książka powstawała pod koniec XIX wieku
na podstawie notatek, które na bieżąco sporządzał ksiądz Śmigielski, została wydana w 1901 i od tego czasu polszczyzna przeszła dwie reformy ortografii. To jest naprawdę dużo i dlatego oczywiście, że każdy z nas, dorosłych, wykształconych ludzi, jest w stanie tę książkę przeczytać w oryginale, ale jeżeli myślimy o upowszechnianiu jej, o tym, żeby przeczytała ją młodzież, żeby może sięgnęły po nią dzieci, trzeba było w tekst zaingerować. Dlatego zajęliśmy się językiem i ortografią. Wyjaśnialiśmy archaizmy. Wyjaśnialiśmy słownictwo związane z Kościołem, z liturgią Kościoła. Bardzo często już też w samym Kościele są to słowa słabo znane i rzadko używane. No i oczywiście za sprawą obecnego tutaj pana profesora Jerzego Pietrzaka powstał bardzo bogaty aparat przypisów, objaśnień biograficznych dotyczących osób, które pojawiają się na kartach tej książki. Proszę spojrzeć, tak wygląda jedna z kart tej książki. Bez obawy, to nie cała książka w ten sposób wygląda, to nie jest Biblioteka Narodowa. Natomiast tutaj wybrałem akurat tę stronę, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak wyglądają te przypisy. Mamy te podkreślone na czerwono, to są właśnie przypisy historyczne, które zredagował dla nas pan profesor Jerzy Pietrzak. A u dołu mamy wyjaśnienia słów. Ja wiem, że słowo panicja to być może wszyscy wiedzą, natomiast aserwować to już niekoniecznie, prawda? I tam jeszcze w toku książki, w toku tej narracji pojawia się dużo takich słów, które należało wyjaśnić. My to zrobiliśmy, dlatego myślę, że teraz tę książkę będzie się dużo łatwiej czytało. Oczywiście mamy też, w książce pojawiają się zwroty, czy nawet fragmenty listów po łacinie. To przetłumaczył dla nas ksiądz prałat Alfred Monka. Mamy też tłumaczenia z języka niemieckiego, także przez księdza prałata przygotowane oraz przez pana Adama Ćwiklaka. I mamy na końcu książki materiały dodatkowe. Na początku, przepraszam, jeszcze na początku książki z przodu jest tekst, czym był Kulturkampf, takie krótkie wprowadzenie do Kulturkampfu, przedrukowane z wydania drugiego. Mamy kalendarium biograficzne księdza Śmigielskiego i notę na jego temat. Mamy krótki tekst o losach wydań. To, co ja Państwu tutaj mówiłem, to tam jest bardziej szczegółowo opisane. Mamy notę edytorską, która tłumaczy, jakie były ingerencje w tekst. I mamy taki artykuł pod tytułem Szlachetna kontynuacja, ponieważ pojawiły się, zostały opublikowane także wspomnienia księdza Stanisława Wiśniewskiego, który przejął parafię po księdzu Śmigielskim i on także był takim nielegalnym misjonarzem i on także napisał swoje, on to zatytułował Moje wspomnienia z walki kulturnej. W treści bardzo podobne, oczywiście opisane z jego perspektywy, wartości historyczne i literackie. Niewątpliwe. Wartości historyczne to ja myślę, że nie muszę nawet mówić Państwu, bo wiemy wszyscy, że wspomnienia z Kulturkampfu są naprawdę unikalną relacją bezpośredniego uczestnika okresu wydarzeń Kulturkampfu. Momencik, jeszcze przesunę. Mamy właśnie autora. Mamy autora, który na dwóch zdjęciach występuje, to znaczy na jednym zdjęciu występuje w ubraniu cywilnym, z wąsami, z brodą, jako tajny misjonarz, emisariusz i obok ksiądz Walenty Śmigielski, no już jako ksiądz. Ja powiem Państwu tak na marginesie, że kiedy zobaczyłem to zdjęcie księdza Śmigielskiego, a teraz słyszę, że nasz ksiądz proboszcz pochodzi ze Śremu, to zastanawiam się, bo podobieństwo zapewne, czy to czasami nie jest jakaś rodzina, ale no to już trzeba ocenić samemu. Hmm.
Mamy tam także przytoczoną korespondencję, listy, okólniki kardynała Leduchowskiego do parafian. Mamy listy także do księdza Śmigielskiego, które pisał kardynał Leduchowski. Mamy to, co w literaturze jest bardzo potrzebne, to znaczy humor i dystans. Ksiądz, to dlaczego ten pamiętnik jest uroczy? Bo tam jest bardzo dużo humoru. Ja tylko dosłownie taką próbkę chciałbym Państwu pokazać. Przeczytam jeden akapit, gdzie ksiądz Śmigielski, on się ukrywał w Antoninie u książąt Radziwiłłów. I w pewnym momencie do Antonina, tam, wtedy kiedy on był tam gościem, przyjechali niemieccy urzędnicy. I ksiądz Walenty Śmigielski opisuje to wydarzenie tak. Nie mogę jeszcze pominąć zabawnego wypadku, jaki się odegrał w tym roku w zamku na Antoninie. Przyjechałem z pracy parafialnej do Antonina około 1:00 p.m. Księstwo donosi mi, że nie za długo przyjedzie naczelny prezes z 2 radcami rejencyjnymi na obiad. Chciałem wyjechać, ale książę pan nie pozwolił. Do stołu siąść razem z nimi nie mogłem, więc urządzono na pierwszej galerii nakrycie do obiadu, który z dziećmi książęcymi spożyłem, i to w tym samym czasie, kiedy na dole, w sali, księstwo z gośćmi swymi wysokimi obiadowali. Sytuacja nasza była dlatego zabawna, żeśmy się podczas obiadu całego widzieli, żeśmy sobie nawzajem posyłali pozdrowienia. Scena ta bywa często w Antoninie wspominana ku ogólnej wesołości. Takich fragmentów humorystycznych jest bardzo dużo. One się przeplatają w książce z wspomnieniami dramatycznymi albo bardzo wzruszającymi. Od razu może właśnie, bo ta książka może być też czytana jako książka przygodowa. Proszę posłuchać na przykład takiego fragmentu. Ksiądz Walenty Śmigielski ukrywał się w kościele w Kotłowie i kiedy pojawiła się pruska żandarmeria, żeby go aresztować, on się schował za jeden z bocznych ołtarzy, za obraz na bocznym ołtarzu. Siedział tam ukryty. Żandarmi szukali go w całym kościele, nie mogli znaleźć i nareszcie któryś z żandarmów zwrócił uwagę obecnych na ołtarz i na obraz. Cały kąt zakrywający, za którym stałem, podnosząc, że dosyć jest tam miejsca, by się schować. Po tych słowach wszyscy zbliżyli się do wskazanego ołtarza, przypatrując mu się ze wszech stron. Komisarz włożył nawet rękę w szparę niewielką i o mało byłby mnie za nogę uchwycił. Następnie dobył pałasza, włożył go w tę szparę żgając, ale na szczęście szpara była za wąska, pałasz wszedł tylko do połowy, ciała mego jednak dosięgnął i lekko pożgał. Co było dalej, to już nie czytam, bo nie chcę psuć lektury tym, którzy książki jeszcze nie czytali oczywiście. Są też wartości religijne, na które myślę, że warto zwrócić uwagę. Jest to wierność arcypasterzowi, czyli kardynałowi Leduchowskiemu, który go do tej pracy wysłał. Tam w całej książce on się do niego zwraca z wielką czcią i oddaniem. Najwyższy arcypasterz, ukochany arcypasterz. To w zasadzie tych miejsc, które można wycytować, jest bardzo dużo. Ważna też jest, myślę, postawa duszpasterska i postawa parafian kotłowskich. Ja bym chciał tylko, i to już będzie przedostatni fragment, który przeczytam, chciałbym zwrócić uwagę na to, jak wielka była cześć wobec Najświętszego Sakramentu. Był taki moment, kiedy w parafii miał już się pojawić proboszcz rządowy i ksiądz Śmigielski musiał poinformować o tym parafian i przygotować ich na tę przykrą okoliczność. Miał przyjechać ksiądz wysłany przez rząd zaborców, który miał tę parafię przejąć. I ksiądz Śmigielski o tym dniu pisze tak. W pierwszą niedzielę po Nowym Roku ogłosiłem ludowi tę przerażającą wiadomość z ambony w kościele chynowskim. Płacz, lament i jęk ludu towarzyszyły moim słowom tak, że na chwilę przestać mówić musiałem, czekając na uciszenie się tego krzyku. Mówiłem o kościele, o jedności kościoła, o karach ciężkich, jakie spadają na głowę kapłana, który się od jedności kościoła odrywa,
który bez woli swego biskupa zarząd nad parafią od rządu odbiera, o wielkiej zbrodni i ciężkich grzechach tych, którzy by u takiego kapłana odstępcy pomocy duchowej szukali i ogólnie się z nim wdawali, o ciężkim losie, jaki parafię czeka. W końcu oświadczyłem, że los ich smutny dzielić będę, że ich nie opuszczę. Owszem, że zostanę tak długo z nimi, dopóki Bogu miłosiernemu podobać się będzie. I teraz uwaga, teraz jest reakcja ludzi, którzy to słuchali tego kazania. Płacz i jęk ludu trwały bezustannie, nie tylko podczas kazania, ale i w czasie mszy świętej. A kiedy z tabernakulum wyjął, najświętszy sakrament i spożywać począł komunikanty pozostałe, a równocześnie wieczną lampkę zgaszono, podniósł się taki okrzyk płaczu, że i najtwardsze, i najobojętniejsze serca zmiękczyć i przerazić by się musiały. To w czasach, mniej więcej w tych czasach, kiedy ksiądz Śmigielski był tamtajnym misjonarzem. A to jest przy kościele, jeżeli Państwo pojedziecie do Kotłowa, to tam jest bardzo blisko kościoła taki, przynajmniej jak kiedy ja tam byłem, ten grób był strasznie zarośnięty bluszczem. Nie było go widać. Razem z księdzem Kraską szukaliśmy osób, które są pochowane, bohaterów tej książki, którzy mogą być pochowani na cmentarzu. Dopiero ktoś z mieszkańców nam pokazał, że tam leży pan Wunster i rzeczywiście jest jego ksiądz, także jest jego grób, także jest to osoba, która się nawróciła. Inną osobą, to zdjęcie z kolei znajdziecie Państwo w książce, jest Bertolt Liebig, który jest pochowany na cmentarzu w Ludwikowie. Także nawrócony i przygotowany do nawrócenia przez księdza Śmigielskiego. Mamy także walory edukacyjne. To jest mapa z drugiego wydania, czy w zasadzie z trzeciego wydania książki. Mapa terenów, w których dzieje się akcja książki.